Rowerzyści, którzy poruszają się zgodnie z ruchem drogowym, dostosowani do warunków panujących na drodze, oświetleni kamizelkami lub opaskami, są dobrze widoczni przez kierowców, dzięki czemu polepszają bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi. Natomiast rowerzysta, nieprzystosowany do warunków poruszania się po drodze, nieoświetlony, stwarza potencjalne zagrożenie. Każdy pieszy poruszający się poboczem jest zobowiązany do noszenia kamizelki bądź opaski odblaskowej, ponieważ warunki panujące na drodze rano nie są korzystne, przez co pieszy bez oświetlenia jest słabo widoczny. Ponadto polskie prawo drogowe nakazuje poruszanie się pieszym po lewej stronie dla bezpieczeństwa. Pieszy idący po prawej stronie bez oświetlenia stwarza niebezpieczeństwo. Jeśli nie ma chodnika, grupa pieszych porusza się po prawej stronie i zobowiązani są do noszenia kamizelki. Poruszając się w grupie, należy iść tak, aby nie stanowić niebezpieczeństwa sobie i innym użytkownikom drogi. Chodnikiem należy poruszać się w taki sposób, aby inne osoby chcące przejść chodnikiem miały taką możliwość. Czekając na autobus, nie należy opierać się na barierki, które są tuż przy ulicy, ponieważ takie zachowanie może spowodować niezamierzony upadek na drogę, a w konsekwencji wypadek. Dlatego należy czekać w wyznaczonym do tego miejscu lub jeśli takiego nie ma, w bezpiecznej odległości od drogi. Przejście dla pieszych nie może być miejscem biegania i nieodpowiedzialnego zachowania. Mimo że jako piesi mamy prawo przejścia przez drogę w tym miejscu wyznaczonym, a kierowca zobowiązany jest do zatrzymania się, nie należy tracić czujności i aby wejść na drogę, należy rozejrzeć się, czy nic nie nadjeżdża, a następnie przejść.